Gościem dzisiejszego programu po raz kolejny jest dr Mirosław Maćkowiak, dermatolog z Kliniki Alfa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy mówić o paznokciach, o tym, co nas niepokoi, co nas powinno niepokoić, co nie powinno. Zacznijmy może od tego, jak powinien wyglądać zdrowy paznokieć. To też tak trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ kształt paznokcia i wygląd jest uwarunkowany genetycznie. No i nie ma jednego wzorca. Generalnie możemy powiedzieć, że jego powierzchnia powinna być gładka, kolor mniej więcej różowy, no i lekko błyszczący. No i tak się uważa, że to jest zdrowy paznokieć. Natomiast sam kształt płytki, no często on jest różny u różnych osób. Jedni mają dłuższy, jedni dłuższy, krótszy, tak. Szerszy, węższy, no różne są paznokcie. No dobrze, a ilu z nas ma zdrowe paznokcie? No trudno mi powiedzieć. Ale chyba niewielu, tak? Tak statystycznie to się na tym nigdy nie zastanawiałem, ale wiele osób ma problemy z którymi też nawet nie zdaję sobie sprawy, że warto byłoby się już tym zainteresować. No dobrze, to teraz oglądamy wszyscy swoje paznokcie i pan nam mówi, co nas powinno niepokoić. No to, co jest najbardziej częste, to na przykład pojawienie się brust, takich prążków wypukłych. One mogą być zarówno podłużne wzdłuż paznokcia, jak i poprzeczne. Te poprzeczne to są rzadsze, one są wynikiem jakiejś choroby gorączkowej, która kiedyś nas dotknęła, bo musimy pamiętać o tym, że paznokieć rośnie bardzo długo, więc w związku z tym to, co widzimy, no to mogło się wydarzyć już w organizmie jakiś czas temu. A jeszcze ten ślad się utrzymuje. To też jest dosyć ważny diagnostycznie dla lekarza element ciała człowieka, ten paznokieć, bo można to traktować to troszeczkę jak ślad jakiegoś schorzenia czy jakiegoś zdarzenia, które miało miejsce w organizmie. Natomiast częstsze są te podłużne bruzdy i one czasami u niektórych osób w ogóle są, można powiedzieć, że fizjologicznie, ale bardzo często towarzyszą różnym skórnym schorzeniom, takim jak łuszczyca, liszaj płaski, często atopowe zapalenie skóry. Także jest to jakiś taki element, no można powiedzieć, defekt bardziej, tak? bardziej estetyczny niż chorobowy, ale jednak często wiążący się z jakimiś innymi schorzeniami skórnymi. A co z plamkami, przebarwieniami, kropeczkami? No właśnie, to już jest temat troszeczkę gorszy, bardziej niepokojący, dlatego że wszelkiego typu przebarwienia no, mogą świadczyć już o infekcji i to infekcji zarówno grzybiczej, jak i infekcji bakteryjnej. Często chciałem też zwrócić uwagę na oddzielanie się płytki paznokcia w postaci takich pustych przestrzeni, które początkowo są niebolesne, no bo to są tylko tak obrazowo mówiąc, jakby nieprzyklejony paznokieć do tego podłoża, na którym on normalnie leży. Ale później, jak się dołączą do tego grzyby czy bakterie, no to powstaje już tam ognisko zapalne. I tutaj przyczyną takiego oddzielania się paznokci bardzo często są czynniki środowiskowe. Trzeba pamiętać o tym, że nasze ręce są narażone na różnego rodzaju substancje, na przykład chemiczne w warunkach zawodowych, ale domowych też, na płyny, na detergenty, no i na czynniki środowiskowe, na temperaturę, marznięcie na przykład, które też pogarsza krążenie krwi i odżywianie tego paznokcia. Także tego typu Rozmaite mamy plamy, rzeczy. Czy które się pojawiają, no to właśnie mogą być już początkiem infekcji. Z czym idziemy do lekarza? Z plamami? Właśnie z wszystkim, ja bym powiedział. Dlatego, że często paznokcie są takim pierwszym objawem jakiegoś schorzenia wewnętrznego, na przykład niedoczynności tarczycy. I to są bardzo różne objawy. Mogą być to pękania płytki, kruchość, pojawienie się w związku z tym jakiś plam, jakiś przebarwień, ale to wszystko może być początek niedoczynności tarczycy, bądź też niedokrwistości z niedoboru żelaza, która też może objawiać się osłabieniem paznokci. Właśnie ważne jest, żeby pójść najpierw do lekarza, a nie do gabinetu kosmetycznego, który oczywiście oferuje bardzo fajne zabiegi przykrywające ten defekt. Ale to jest trochę jak w powieściach kryminalnych, najważniejsze nie zacierać śladów, prawda? Jeżeli już zdiagnozujemy, że ma to związek z jakimś tam schorzeniem, to wtedy proszę bardzo, oczywiście, że wszelkiego typu zabiegi estetyczne są wskazane.
A skoro pan już wspomniał o sprawach kosmetycznych, tipsy, akryl, przyklejane paznokcie, co pan o tym sądzi? No wszystko jest dla ludzi, tylko pod warunkiem, że nie nadużywamy. Rzeczywiście są to dosyć agresywne środki, czasami uczulające, ale też często niszczące własną płytkę paznokcia, czyli moim zdaniem należy to stosować z przerwami. Mhm, czyli nie non-stop, nie zdejmujemy non-stop. Jednych, nakładamy no drugie. No właśnie, żeby dać tej płytce paznokcia trochę odpocząć, a w międzyczasie można stosować lakiery z odżywkami, które jednak też dostarczają tych elementów poprawiających jakość paznokcia. Ja bym chciał powiedzieć o jeszcze jednym ważnym i częstej przyczynie zgłaszania się do lekarza, mianowicie o wrastających paznokciach. Dotyczy to najczęściej paznokci stóp i tutaj są osoby w pewnym stopniu do tego predysponowane. To są osoby z dosyć płaskimi, takimi szerokimi płytkami paznokcia, głęboko dosyć osadzonymi w tych wałach paznokciowych. No i one wtedy wrastają w te boczne wały paznokciowe, najczęściej pod wpływem ucisku, niewygodnych butów albo jakichś problemów ortopedycznych, chociażby płaskostopia. I powoduje to dosyć duże dolegliwości, dużą bolesność i stany zapalne. I tutaj oczywiście pierwsza rzecz, no to jest wyleczenie tego zaistniałego stanu zapalnego. Natomiast można temu zapobiegać w gabinetach wyspecjalizowanych do pielęgnacji stóp, czyli w gabinetach podologicznych. Specjaliści zakładają różnego rodzaju klamry, które zapobiegają temu powtarzaniu się temu zjawisku, temu wrastaniu paznokcia. Czyli nie jesteśmy na to skazani. Czyli tak? Nie jesteśmy skazani. Poza tym wszelkiego typu rekonstrukcje płytek paznokcia też mogą być tam wykonywane. Ale oczywiście pierwsza rzecz to wyeliminowanie tej przyczyny i próba znalezienia przyczyny czasem też w naszym organizmie w postaci jakichś tam czających się schorzeń. A czy to jest częsty problem? Wrastających paznokci dosyć częsty. U sportowców też często, tam gdzie dużo jest urazów palców, stóp, bo to najczęściej dotyczy palców stóp. Częściej chyba u mężczyzn. Chociaż tak. Czasami zdarza się takie pseudowrastanie paznokci u niemowląt, czyli w trakcie, kiedy stopa dosyć szybko jednak rośnie, dochodzi do takiego, no właśnie wygląda to jak wrastający paznokieć, tylko że mija samoistnie. To ja jeszcze o jedną... Czyli to dotyczy małych dzieci. To jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, o to nieszczęsne wycinanie skórek. No tutaj musimy to robić bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić tej części, która odpowiada za wzrost paznokcia. Bo tam właśnie znajduje się ta macierz, z której te komórki tworzą paznokieć. Jeżeli uszkodzimy, no to wtedy po pierwsze, że to miejsce jest już jakby zaznaczone na paznokciu i wiele miesięcy trwa, zanim nowy paznokieć odrośnie mechanicznie jakby usunął ten uszkodzony. Ale jest to też otwarta droga do infekcji. Właśnie bakteryjnych czy drożdżakowych. No bo to nie bez powodu jest. To jest taka jakby błonka, która to chroni. Tak, nie? Chroni właśnie tą najważniejszą część paznokcia, która jest jeszcze żywa. To już nie jest martwa płytka, tylko to jest tworzący się paznokieć. I tam w momencie, kiedy dostaną się te czynniki infekcyjne, no dochodzi do stanów zapalnych dosyć bolesnych i też wymagających leczenia często antybiotykami. Czyli nie uroda to nie wszystko, trzeba pamiętać o zdrowiu w tym przypadku. Tak? Trzeba to robić z głową przede wszystkim. Także albo powierzyć się specjalistom, albo nauczyć się to robić tak, żeby nie stwarzać sobie krzywdy. Dziękuję bardzo za te wszystkie porady. Moim i państwa gościem był dr Mirosław Maćkowiak, dermatolog z Kliniki Alfa. Dziękuję, do widzenia.